Chcę wam powiedzieć, że w jakiejkolwiek dzisiaj znajdujecie się sytuacji, jakkolwiek by ona wyglądała, czy wam się dobrze powodzi, czy wam się źle powodzi, czy wszystko wam się układa, czy wam się nie układa, to chcę wam powiedzieć, że to, co najpiękniejsze, jest przed wami. Chcę wam dzisiaj przedstawić cztery obrazy Mojżesza. Cztery epizody z życia Mojżesza, które pokażą nam, że porażka może oznaczać zwycięstwo. Pierwszy obraz Mojżesza, który widzę, to przekleństwo. O tym mówi pierwszy rozdział Księgi Wyjścia. Już na samym początku swojego życia Mojżesz urodził się pod przekleństwem. Znalazł się na straconej pozycji, można byłoby powiedzieć, a więc w położeniu beznadziejnym. Urodził się w rodzinie niewolników i już na samym początku był przegrany. Faraon wydaje wyrok śmierci dla wszystkich chłopców nowonarodzonych. I o tym czytamy właśnie w pierwszym rozdziale i wierszu 16, gdzie Faraon mówi takie słowa: jeśli urodzi się chłopiec, zabijcie go. Jeżeli dziewczynka, pozostawcie przy życiu. A więc okoliczności, w jakich znalazł się Mojżesz, były okropne i straszne. I patrząc na historię Mojżesza, czy nie można by powiedzieć, że jego stan był beznadziejny? Czy rodzice Mojżesza spodziewali się, że to, co najlepsze, jest przed Mojżeszem? Jeżeli dzisiaj toczysz wiele walk, jeżeli dzisiaj toczysz wiele bojów, jeżeli dzisiaj przeżywasz może wiele trudności, może spowodowane i tym koronawirusem, to chcę wam powiedzieć, że to, co najlepsze, jest przed wami. Czyż my dzisiaj nie rodzimy się również pod przekleństwem? Czyż człowiek nie znalazł się w beznadziejnym stanie? Czyż nie rodzimy się w niewoli grzechu? Ale Chrystus przychodzi i zdejmuje hańbę przekleństwa, zmieniając je w błogosławieństwa. On daje nam szatę swojej sprawiedliwości, szatę swojej niewinności, szatę zbawienia, abyśmy mogli żyć i cieszyć się Jego błogosławieństwem. Ale żeby tę szatę nam dać, On musiał podjąć walkę, stoczyć bój z księciem ciemności. Zwyciężył go na pustyni, zwyciężył go w Getsemane, kiedy toczyła się walka o podjęcie decyzji, że warto umrzeć za człowieka. I tam również Chrystus zwyciężył. Zwyciężył również na Golgocie, zwyciężył również na krzyżu, kiedy słyszał takie słowa: jeżeli jesteś Synem Bożym, to stąp z krzyża. Zwyciężył. On przyszedł, aby zmienić mój i twój los. I czasami wydaje się nam, że może również stoimy na takiej straconej pozycji, że nie ma przyszłości dla nas, nie ma ratunku, że jesteśmy przegrani, to chcę wam powiedzieć, że to, co najlepsze, jest przed wami. Czy to przypadek, że rodzice Mojżesza wsadzili Mojżesza do kosza i puścili go z nurtem rzeki? Czy to przypadek, że akurat właśnie w tamtym czasie przechodziła księżniczka egipska i że znalazła ten kosz i wyciągnęła to dziecko z tego kosza i zaadoptowała go jako własnego syna? I o tym możemy przeczytać w drugim rozdziale Księgi Wyjścia, w wierszu 10, gdzie czytamy: i miała go za swojego syna. I Mojżesz był wychowany na dworze Faraona, wyuczony, wykształcony, przygotowany do rządzenia krajem, jak i również przygotowany
do tego, aby dowodzić armią egipską. Ponieważ Bóg przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Jego życie nie było pomyłką. Ponieważ Bóg miał plan dla niego. Jego narodziny nie było pomyłką. Ponieważ Bóg miał plan dla niego. I twoje narodziny, i twoje życie nie jest pomyłką. Ponieważ Bóg ma również plan i dla ciebie. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze takie niesamowite słowa. W wierszu 26 i 20 do 28. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział i od wiersza 26 do 28. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Może uważamy się za mało wartościowych? Bóg wybrał ciebie i mnie, bo Bóg ma plan dla ciebie i dla mnie. I w tym świecie liczy się tylko jedna wartość. Jest to wartość, wiara w Jezusa Chrystusa. Amen. To jest jedyne co liczy się przed Bogiem. Drugi obraz Mojżesza, który widzę, to jest ucieczka Mojżesza. W pewnym momencie swojego życia Mojżesz, który już ma wykształcenie, który odnosi sukcesy militarne, który jest szanowany, który jest księciem Egiptu, dochodzi do takiego zrozumienia, wie, że już jest tym, do którego Bóg go powołał, że jest tym wyzwolicielem i chce wyzwolić Izraela. Myśli sobie, jestem generałem, mam już sukcesy na koncie, mam Izraela, mogę zrobić potężną armię i damy radę. I kiedy przejdziemy do drugiego rozdziału Księgi Wyjścia i tam od wiersza 12 do 15 czytamy właśnie, że kiedy Egipcjanin bije Hebrajczyka, Mojżesz nie może tego zdzierżyć. Podchodzi, zabija Egipcjanina. Potem, kiedy kłócą się dwaj Hebrajczycy, próbuje ich uspokoić, próbuje ich pojednać, ale okazuje się, że jeden z nich widział, że Mojżesz zabił Egipcjanina i sprawa wychodzi na jaw i Mojżesz musi uciekać. I spędza, moi drodzy, 40 lat na pustyni. Jego CV było bardzo bogate. Doktor nauk egipskich, a więc wykształcenie wojskowe, fakultety zarządzania państwem, a więc można byłoby powiedzieć, że naprawdę był wykształconym człowiekiem. I teraz, kiedy ucieka przez pustynię, na 40 lat staje się pasterzem i pasie trzodę swojego teścia Jetry. Czyż nie można byłoby powiedzieć, że znowu przegrał? Czy czasami nie jesteśmy w podobnej sytuacji, że czasami wszystko nam się wali na głowę, nic nam się nie układa i można by było powiedzieć, znowu przegrałem. Tak jak Mojżesz mógł powiedzieć, stracone skarby Egiptu, stracona sława, stracona kariera, a teraz pasę trzodę. Ale to, co najlepsze, było przed Mojżeszem. To, co najlepsze, jest przed nami. I kiedy pasie tą trzodę teścia, trzeci rozdział, wiersz 4 i 6, opisuje, że widzi krzew.
pustynny krzew, który się pali. Ale ten ogień jakiś taki jest dziwny, bo się pali i nie może się spalić. I sobie Mojżesz myśli, podejdę, zobaczę, co to za zjawisko jest. I podchodzi. I z tego krzewu odzywa się głos. Mojżeszu, Mojżeszu. Jakie to piękne i jakie to wspaniałe, że Bóg przychodzi do zagubionego grzesznika. Tak jak Bóg przyszedł do Adama w Edenie. Adam z Ewą zgrzeszył, upadli, chowali się. A Pan Bóg przychodzi i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Czemu się chowasz? Ja wiem, że upadłeś, wiem, że zgrzeszyłeś. Dlatego przychodzę do ciebie z dobrą nowiną, ale nie usprawiedliwiaj się przed Nim. Wyznaj swój grzech. I czasami próbujemy się właśnie również usprawiedliwiać. Pan Jezus, kiedy żył na tej ziemi, powiedział takie niesamowite, piękne słowa. Nie przyszedłem po to, aby zatracać, ale przyszedłem, aby znaleźć tych, którzy byli zgubieni. Nie przyszedłem sądzić, ale przyszedłem zbawić. Krzew płonął. Bo kiedy Bóg wkracza w nasze życie, to, co złe, zostaje wypalone i zostaje tylko to, co święte. Ogień Ducha Świętego nigdy nie zagaśnie. Amen. Ogień Ducha Świętego zawsze rozpala i ten ogień pali coraz więcej i więcej. On nigdy nie wygaśnie i nie pozwól, aby ktokolwiek wygasił go w twoim życiu i w twojej wierze. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to jest ziemia święta. Tam, gdzie jest Bóg, to jest miejsce święte. Dlatego, że przebywamy z tym świętym, potężnym i wspaniałym Bogu. On nie zrezygnował z Mojżesza. On nie zrezygnował z Mateusza celnika. On nie zrezygnował z apostoła Piotra. On nawet nie zrezygnował z Marii Magdaleny. On nie zrezygnował ze mnie i on nie zrezygnował z ciebie. Bóg miłosierdzia ulitował się nad nami. I stanął kiedyś na naszej drodze życia, tak jak stanął na drodze życia Mojżesza. I po imieniu wezwał Mojżesza, aby Mojżesz wyprowadził swój lud. Tylko, że Mojżesz musiał się uczyć 40 lat na pustyni, przebywania daleko od domu, wśród przyrody i gór, aby wsłuchać się w głos Boży. I w siódmym Od 7 do 9 wiersza Bóg mówi do Mojżesza: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. Słyszałem ich krzyk z powodu naganiaczy. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przed to, by go wyrwać z mocy Egiptu, wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i w miód. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Bóg lituje się nad swoim ludem. Nad swoim narodem. Ktoś może powiedzieć, no fajnie, 400 lat patrzył i po 400 latach wreszcie się ulitował. Ale my wiemy, że tak nie było. Izrael, któremu się żyło bardzo dobrze w ziemi egipskiej, mieli swoje domy pobudowane, mieli swoje firmy pootwierane i naprawdę żyli w luksusie. I dopiero kiedy nastał ten niewłaściwy król, ten zły król, zły faraon, który zaczął prześladować ich, dopiero wtedy obudzili się i zaczęli wołać do Boga o pomoc. I dlatego Bóg czekał, aż Jego dzieci, aż Jego lud będą wołać o pomoc i ratunek. I On przychodzi teraz do Mojżesza i powołuje Mojżesza. I On przychodzi również do ciebie i do mnie. Każdego dnia Bóg przychodzi. Każdego dnia Bóg chce się objawić. Każdego dnia Bóg chce ze mną i z tobą przebywać. Każdego dnia Bóg chce ze mną i z tobą żyć. Każdego dnia Bóg chce, żebyś Go doświadczał w swoim życiu. Żebyś mógł się radować. Żebyś mógł się cieszyć. I mimo, że jest ten koronawirus, który niesie spustoszenie,
Ale Bóg chce, żebyś uwagę zwrócił na Niego. Do Niego się przybliżył. W Jego święte dłonie się oddał. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, słuchaj, możesz wszystko zacząć od nowa. Bo Ewangelia, kiedy wkracza w życie człowieka, nie liczy się przeszłość. To wszystko minęło. Liczy się przyszłość. To, co najlepsze, jest przed Tobą. I w 14 wierszu Mojżesz oszołomiony. Wyobrażam sobie, co on czuł w swoim sercu. No ale jakie jest imię Twoje, Panie? Jak mam tam iść? Jak mnie spytają? Jestem, który jestem. Powiesz synom izraelskim. Jestem. Posłał mnie do was. A więc jakby Bóg chciał powiedzieć, jestem bytem. Byłem, jestem i będę. Jestem Bogiem, który chce obdarzyć cię miłością. Jestem Bogiem, który chce zaopiekować się tobą. Jestem Bogiem, który chce być z tobą. Jestem Bogiem i przyszedłem po to, żeby ci powiedzieć, że to, co najlepsze, jest przed tobą. Jestem, którym jestem. Tylko we mnie możesz mieć życie. To jest ta wieczna egzystencja. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A więc jestem Bogiem, aby ci powiedzieć, że to, co najpiękniejsze i najlepsze, jest przed tobą. Nie zostawiłem cię samego. Ja jestem z tobą. Ja chcę być z tobą, gdziekolwiek się udasz i gdziekolwiek będziesz. Trzeci obraz Mojżesza, który widzę. Zaspokojenie potrzeb. Kolejne 40 lat Mojżesz przebywa ze swoim ludem na pustyni. Bóg zaspokaja Izrael. Wodę, jedzenie. Wiecie, na pustyni Izrael euro miał. Euro złotówki miał, bo Izrael miał złoto. Tylko Izrael miał mały problem, że na pustyni nie było hipermarketów. Nie było Auchan, nie było Lidl, nie było Biedronek, nie było, prawda, Kauflandów i tych innych. Oni euro mieli. Tylko, że nie było hipermarketów. Nie wiem, może dzisiaj jakiś tam na pustyni wybudowany jest. Nie wiem, nie czytałem. I Bóg się opiekuje nimi. Troszczy się o nich. Nic im nie brakuje. Ale czy Izrael był zadowolony z tego? Oj, ileż tam było szemrania, ileż narzekania. Ale Mojżesz, te kolejne 40 lat na pustyni, Mojżesz wyciągnął pewną naukę. Mojżesz nie wierzył już w siebie, tylko wierzył w Boga. Kiedyś wierzył w siebie i Boga, a teraz wierzy tylko w Boga. Jeżeli wierzysz w Boga i w siebie, to musimy się udać na pustynię. Oczywiście w przenośni. A więc Bóg musi takie sprawić okoliczności, że w naszym życiu będziemy musieli tylko polegać na Panu Bogu. I może ja i ty potrzebujesz takiej pustyni. Bo Bóg z niczego stwarza coś. Z ciemności stwarza światłość. I Mojżesz, kiedy był kimś, to musiał stać się nikim. A kiedy stał się nikim, wtedy dopiero Bóg sprawił, że stał się kimś. Amen. A my często modlimy się i martwimy się. Ojoj, co to będzie? Jak to będzie? Zaufaj Panu. Powierz Mu swoją drogę. Oddaj Mu swoje życie. A On dobrze poprowadzi i pokieruje. I w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy piękne wyznanie wiary. To jest przepiękne wyznanie wiary, gdzie czytamy od wiersza 24 takie słowa. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł,
nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skrował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. To jest niesamowite. Wybrał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. A więc mógł powiedzieć, była sława, była kariera, było bogactwo. I ktoś mógłby powiedzieć, ty chyba rozum postradałeś. Rozum ci ktoś odjął. On wybrał hańbę Chrystusową. To jest niesamowite wyzwanie dla mnie i dla ciebie. I jeden z tych wielkich apostołów, apostoł Paweł, w liście do Filipian, w 3 rozdziale, w wierszu 7 i 8, on przeżył to samo. On powiedział dokładnie to samo. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję je za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie. Inny przykład mówi za gnój, aby zyskać Chrystusa. To, kim jestem, to, co mam, moje pochodzenie, moje wykształcenie, moja wartość, to wszystko jest kupa gnoju, nic nie warte w porównaniu z Jezusem Chrystusem. Przeżył to samo. To jest wyznanie wiary, tak jak i Mojżesza, takie również i apostoła Pawła. Dlaczego tak apostoł Paweł powiedział? Dlaczego zgodził się z Mojżeszem? W 2 swoim liście do Koryntian apostoł Paweł w 4 rozdziale daje nam odpowiedź dziwną, ale jakże prawdziwą. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Bo ty i ja potrzebujesz przejrzeć oczyma wiary. Dzisiaj ludzie zazwyczaj patrzą na to, co widzą. Ale wiara to jest zupełnie co innego. Ty spodziewasz się, ale tego nie widzisz. Ludzie dzisiaj zabijają się za dobrobyt, zdradzają za dostatek i powodzenie, stają się fałszywymi, aby coś zyskać dla siebie. Ale Mojżesz wędrował do nowej ojczyzny, do nowego miasta. Paweł wędrował do nowej ojczyzny, do nowego miasta. Ten świat ci nic nie da, tylko znój i trud. Problemy. I nie spodziewaj się, że naprawdę będzie super dobrze i bardzo dobrze. Przeciwności stojące na naszej drodze nigdy nie znikną pod wpływem ducha wahania i ducha zwątpienia. Bóg nigdy nie zostawia nas na pastwę losu, ale i nie cofa trudnych sytuacji i nie ma takiej możliwości, aby zostawił nas samych bez swojej opieki. Ten sam apostoł Paweł, wielki apostoł Paweł, mówi takie słowa w liście do Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Nawet jeżeli cokolwiek złego zrobisz, nawet jeżeli cokolwiek złego się uczynisz, to Pan Bóg chce to obrócić ku dobremu. Amen? I to jest piękne, że nawet kiedy przydarzy ci się upadek, nawet kiedy przydarzy ci się grzech, Bóg chce to wszystko zmienić. Zmienić twój stosunek. Zmienić twoje nastawienie. Jak gdyby zachęcić cię, moje dziecko, trwaj we mnie. To, co najlepsze.
jest przed tobą. Pewna pisarka adwentystyczna w książce Życie Jezusa napisała takie zdanie, nazywała się Ellen Goldwhite. Jak długo trwa podporządkowanie naszej woli Bogu i zaufanie do Jego mocy i mądrości, tak długo jesteśmy prowadzeni po bezpiecznych drogach, abyśmy mogli wypełnić przeznaczoną nam część w Jego wielkim planie zbawienia. Ty i ja uczestniczysz w tym wielkim Bożym planie zbawienia. A więc możemy dzielić się tą Ewangelią i być tą Ewangelią. Możemy mówić o Chrystusie i możemy również odzwierciedlać piękno Chrystusa. To jest ta Ewangelia. To jest właśnie to życie. I czwarty obraz Mojżesza. Śmierć Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa w 34 rozdziale i w 5 wierszu czytamy bardzo smutne słowa. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej zgodnie ze słowem Pana. Mojżesz mimo trudu na pustyni, którego doświadczył z Izraelem, nie wszedł do ziemi obiecanej. Mało tego, on nawet nie umiera w ziemi obiecanej. On umiera w ziemi moabskiej. Ziemia moabska to jest ziemia wrogów. Tyle udręki, tyle cierpienia, tyle mozołu, tyle trudu, tyle tęsknoty. Co musiał czuć Mojżesz? O czym myślał? Kiedy modlił się do Pana Boga: Boże, proszę Cię, pozwól mi wejść. A Pan Bóg mówi: nie wejdziesz. Powiedzcie mi, czy Mojżesz wiedział, że to, co najlepsze i najpiękniejsze, jest przed nim? Ale czy nie mógł w tych okolicznościach czuć się oszukany, załamany, zawiedziony? Czy nie było mu przykro? Ale mamy list Judy. Ten 9 wiersz. I tam mamy sprawozdanie, jak Chrystus sprzecza się z szatanem. Jak Chrystus chce zmartwychwstać Mojżesza, a szatan mówi: nie, on zgrzeszył, on należy do mnie. Ale Chrystus zwycięża i Mojżesz zostaje w zmartwychwbudzony. Chrystus zwycięża, bo jest silniejszy niż szatan. Dobro zwycięża, bo jest silniejsze niż zło. Miłość zwycięża, bo jest silniejsza niż śmierć. I Mojżesz zmartwychwstaje. I mamy te niesamowite sprawozdanie w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. I tam wiersz 30 i 31, gdzie czytamy o przemienieniu Jezusa. Góra przemienienia, góra Tabor. I wiersz 30 i 31. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. O czym rozmawiał Eliasz z Mojżeszem i z Jezusem? Co oni mogli powiedzieć Jezusowi? Panie. To, że Eliasz mógł powiedzieć: Panie, to, że ja żyję w wieczności, to, że Ty rydwan przysłałeś po mnie i że nie ujrzałem śmierci, to tak naprawdę ja żyję na kredyt, bo Ty w Edenie obiecałeś i przed założeniem świata, że odda swoje życie za człowieka. Mojżesz mógł powiedzieć: Panie, to, że ja żyję w wieczności tylko dlatego i zmartwychwstałem tylko dlatego, żyję na kredyt, że Ty kiedyś obiecałeś, że odda swoje życie za mnie. Oni rozmawiali o zgonie Chrystusa.
Czyli co mówili Panu Jezusowi? Panie, warto umrzeć za biednych i zdrowych? Warto umrzeć za bogatych i biednych? Warto umrzeć za wykształconych i niewykształconych? Warto umrzeć za młodych i starych? Warto umrzeć za człowieka. Moi drodzy, życie Mojżesza nie było pomyłką. Moje życie i Twoje życie nie jest pomyłką. Bóg, jak miał plan dla Mojżesza, tak ma plan dla Ciebie. I chce nam powiedzieć, że to, co najlepsze, jest przed nami. Wypełniają się na naszych oczach proroctwa. Przed nami wylanie Ducha Świętego. A my czasami zamartwiamy się koronawirusem. Co to będzie, jak to będzie? Szukajmy Pana, póki można Go znaleźć. Szukajmy Pana, póki jest czas łaski, miłosierdzia. Nie patrz na problemy, bo się załamiesz. Nie patrz na przeszkody, bo się zniechęcisz. Nie patrz na braki, bo zawsze będziesz coś potrzebował. I zawsze coś się przyda do domu. Ale patrz na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary. Bo tam znajdziesz życie. Tam znajdziesz nadzieję. Tam znajdziesz ratunek. Tam znajdziesz pomoc. I Bóg przez proroka Izajasza w 49 rozdziale wierszu 16 mówi: na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Na moich dłoniach ukształtowałem Cię. Tak jak kształtował Adama, tak kształtuje mnie i Ciebie. Tak kształtuje nasze charaktery. Nie bój się. Nie lękaj się. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć: masz moją opiekę, masz moje wsparcie. Ja się troszczę o Ciebie. A znowu przez proroka Jeremiasza w 29 rozdziale czytamy również niesamowite piękne słowa, gdzie Bóg mówi tak: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy mnie będziecie wzywać i zanosić modły do mnie, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. Jaka piękna obietnica. Dzisiaj powinniśmy żyć nie koronawirusem. Oczywiście musi być rozsądek, mądrość, ale to jest czas szukania. To jest czas nawracania. To jest czas, kiedy mamy otworzyć serce na Ducha Świętego, aby Duch Święty mógł nas użyć jako swoje narzędzie. Abyśmy mogli mówić o Jezusie, głosić o Jezusie, że jest cudowny, wielki, wspaniały. Doświadczenia są bolesne, ale są najlepszą szkołą życia. Będą nieszczęścia. Będą tragedie. Będą zarazy. I myślę, że ten koronawirus zrobi takie spustoszenie w gospodarce naszej, krajowej, jak i w gospodarkach Europy, że będą zakłady zamykane, firmy zamykane, ludzie będą tracić i będą zwalniani z pracy. Będą nieszczęścia. Ale Pan Jezus co powiedział w Ewangelii Łukasza? 21 rozdział, wiersz 28. A gdy się zacznie to dziać? A gdy to zobaczycie? A gdy to ujrzycie, że to się dzieje? Macie się załamywać? Nie. Przyjmijcie postawę człowieka wierzącego. Popatrzcie w góry. Tam w górę, skąd ja przyjdę, że zbliża się odkupienie wasze. Historia tego świata się kończy. Nie wiem, ile ona potrwa i nikt nie wie, ale znaki, które są, które będą nadchodziły. Ja wierzę, że ten kryzys wprowadzi do kolejnego kryzysu. Kolejny kryzys wprowadzi do jeszcze kolejnego kryzysu. Ale mamy Jezusa. To, co najlepsze, siostry i bracia, to jest przed wami. Bo Jezus przychodzi. On się objawi na obłokach nieba. Przyjdzie po swój lud. Przyjdzie po swoje dzieci. Jako Pan Panów i Król Królów. I to jest to, co jest najpiękniejsze przed nami. Najlepsze.
Nie musimy wcale się załamywać i martwić o to, o co to będzie i jak to będzie. To tak, jakby Chrystus chciał powiedzieć, że to, co zobaczą twoje oczy, to popatrz w górze, w górę, bo to, co najlepsze, przyjdzie właśnie z góry do ciebie. Nie pozwólcie. Nie pozwólcie, aby te wydarzenia, które jeszcze są przed nami, zniszczyły twoją i moją wiarę. Ufaj. Ufaj Jezusowi. Polegaj na Nim. Badaj Jego Słowo, które w tym Słowie, które są te klejnoty, te perełki, które pocieszają i zachęcają. Księga Jozuego, kiedy Jozue wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, kiedy już nadeszła również i jego pora, kiedy sędziwe lata już przyszły i on powiedział takie niesamowite słowa w 23 rozdziale i wierszu 14. Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Żadna obietnica nie zawiodła. Tak jak Jezus powiedział, że przyjdzie po nas, to przyjdzie po nas. Wierz mi w to, moi drodzy. Chcę wam tylko powiedzieć i chcę pokazać wam pewną książkę. Znaną książkę. Książkę, która się nazywa Wielki Bój. Tak. Książka, która jest niesamowita. Książka, która opisuje ten niewidzialny bój. Tak jak dzisiaj świat musi bojować z tym koronawirusem. On jest niewidzialny i nie wiemy, czy go mamy, czy go nie mamy, czy zarażamy, czy nie zarażamy. Ta książka też opisuje wielki bój. Ten niewidzialny bój. Ten bój toczy się o twoje życie. Ten bój toczy się o moje życie. I czy chcesz, czy nie chcesz, to w tym boju uczestniczymy. Czytajmy tę książkę. Ta książka uchyla kurtynę tej niewidzialnej walki, niewidzialnej bitwy, która się toczy. Ta książka niesie ostrzeżenie, ale również ratunek. Gdzie znaleźć nadzieję? Opisuje ucisk ludu Bożego, ale opisuje również wybawienie ludu Bożego od ucisku. Jest to książka, która pokazuje ten bój między szatanem a Chrystusem. I ta książka opisuje zwycięstwa Chrystusa i Chrystus zwycięży. Mamy Księgę Objawienia i Księgę Daniela. To są księgi na czas ostateczny. One opisują ogólnikowo, ale ta książka porusza pewne wydarzenia w szczegółach. Jest to książka na nasze czasy. Czytajcie ją. Czytajcie ją, studiujcie ją. Bo kiedy przyjdą te wydarzenia, to będziemy ostrzeżeni, że zwiedzenia, które się pojawią, ta książka pomoże nas ustrzec. I ta książka w którymś momencie będzie zakazana. Kiedy pracowałem z tą książką, to było kilkanaście lat temu, kiedy byłem ewangelistą misyjnym, pracowałem w Ząbkowicach. I kiedy zapukałem do pewnego domu, otworzono mi, kiedy wszedłem, powiedziałem, że ta jest ta książka z tej ulotki, którą wcześniej ulotki roznosiłem, którą można nabyć. Poproszono mnie, usiadłem, zobaczyłem czterech mężczyzn i alkohol na stole. I wiedziałem już, gdzie się wpakowałem. I zdawałem sobie sprawę, że będę miał mniejsze lub większe trudności. Zaproponowano mi to, co może napije się z nami. Ja mówię, że nie, nie piję, jestem abstynentem. A coś ty, świadek Jehowy? Ja mówię, no nie, adwentystą jestem. I wiecie, zaczęła się relacja. A mówi, no to nalejemy ci soku takiego marchwiowego. Odebrałem to jako dobry znak,
Mówię, dobrze, mówię, to w porządku, dziękuję. Soczek był pyszny, dobry. W imię grzeczności dałem im książkę Drogę do Chrystusa. Jednemu, drugiemu, trzeciemu. Znaczy, czwarty był nieprzytomny, on już tam leżał. Trzeci tam się ledwo na tym krzesełku, wiecie, kiwał, ale dwóch trzymało się bardzo dzielnie i bardzo dobrze. I ten jeden, który mnie wpuszczał, miał taki zamek, wiecie, gdzie się nie zamykało normalnie, tylko trzeba było nożem podhaczać i miał taki duży nóż w swojej ręce. I jeden z tych jego kolegów, który zobaczył drogę do Chrystusa, mówił, o, droga do Boga. Marek, powiedz mi na temat coś, na temat Pana Boga. No to mam możliwość mówienia o Panu Bogu. Mam możliwość mówienia o Jezusie. Kim On dla mnie był? Kiedy stanął na Rzymie? Kiedy mnie wyciągnął z tego bagna i zaczynał mi to wszystko opowiadać. Ale ten drugi, który mnie wpuścił, mówi, koleś, to jest moje mieszkanie. Ja ci zabraniam mówić o Chrystusie. Tu się nie mówi o Chrystusie. Ale ten siedzi i mówi, tam nie odzywaj się. Powiedz jeszcze coś o Jezusie. No to ja mówię o Jezusie. Znowu, że zostawił swoje niebo, swoją chwałę, że przyszedł tutaj, prawda, że szukał to, co zgubione, prawda, i że jak kocha człowieka. A ten się znowu odzywa. Ja mówię, słuchaj, czy ty nie rozumiesz po polsku? Powiedziałem ci, że masz się nie odzywać na temat Jezusa, bo byś miał problemy zaraz. Ale ten się znowu odzywa. I mówi, Marek, powiedz mi coś o Jezusie jeszcze. I zaczyna płakać. Mówi, bo mi tata zginął. Zmarł mi tata 2 dni temu. Powiedz mi jeszcze coś o Jezusie. I ja mówię o Jezusie. A ten krzyczy. I mówi, zamknij się, bo cię zabiję. A ten mówi, powiedz mi coś o Jezusie. I nie to, że ja byłem taki odważny i moje usta mówiły o Jezusie. Kim On jest? Jak cudowny On jest? To było lato. Byłem w koszulce na krótki rękaw. On podszedł do mnie z tym nożem. Patrzę, on krzyczy, wrzeszczy, piana z ust, oczy białe. Widziałem typowe po prostu opętanie tego człowieka, jak siły ciemności po prostu tego człowieka opętały. Podszedł do mnie i po prostu uderzył mnie tym nożem w klatkę piersiową. I pierwsze co, a siedziałem na krzesełku, to mówię, Boże, proszę Cię tylko, żeby moja żona i moje dzieci były zbawione. I to było ostatnie moje takie tchnienie. I kiedy mnie uderzył, patrzę, ja żyję. Szukam jakiejś rany. Nie ma krwi, nie ma rany. Ale uderzenie czułem. A on krzyczy, gdzie jest mój nóż? Patrzę, nóż jest w kącie. Mówię, czego krzyczysz, tam masz nóż. I on poszedł pod ten nóż. Otworzył, podhaczył ten zamek i mówi, wynoś się. A ten jego kolega mówi, Marek, powiedz mi na temat coś o Jezusie. A ja, wiesz co, powiem ci, jak przyjdę do ciebie, daj mi adres. Spisałem adres i wyszedłem. To jest walka między światłością a ciemnością. To jest walka między Chrystusem a szatanem. To jest walka, że dzisiaj żyję, dlatego że mój Pan żyje, że Jezus żyje, że Jezus wstawia się za nami, że On oręduje za nami, że On nas chroni i strzeże. Że przyjdą nieszczęścia. One przyjdą. Ale ja i Ty jesteś w Bożych dłoniach. Masz polegać Ty i ja na Bożych obietnicach. Dlatego dzielcie się tą książką. Zamawiajcie ją w wydawnictwie Znaki Czasu. Zamawiajcie ją w diecezji południowej. Chcemy rozpowszechniać tą książkę. Chcemy, aby ta książka mogła obnażyć te wszelkie siły ciemności, które stoją w tym świecie i które po prostu niszczą ten świat. Aby Chrystus nie miał po kogo przyjść, ale Chrystus zwyciężył. Zwyciężył na pustyni, zwyciężył w Getsemane, zwyciężył na Golgocie, zwyciężył na krzyżu. I On zwyciężył jeszcze tutaj szatana. Przyjdzie czas, że skończy się wszelkie zło, że skończy się grzech, że szatan zostanie unicestwiony, jak i również demony. To, co najpiękniejsze, to, co najlepsze, siostry i bracia, to jest przed nami. Nie poddawajmy się tym różnym wpływom. Nie poddawajmy się tym, co się dzieje na świecie. Będą się działy różne rzeczy na tym świecie. Ale Ty
i ja. Patrz oczyma wiary na Jezusa, na Jego Słowo, na Jego obietnicę. Obiecałeś, drogi Panie, że mnie nie zostawisz, że mnie nie opuścisz. Dlatego ufam Ci i wierzę Ci. Idź do Jezusa i przyjdź do Niego. On czeka na Ciebie, aby dać Ci to, co najpiękniejsze. Dać Ci to, co najlepsze. I dlatego zachęcam Was, drogie siostry, drodzy bracia, abyśmy wszyscy mogli razem podążać tą drogą wiary, drogą zbawienia, drogą ratunku, drogą, którą jest Jezus, który jest prawdą, który jest życiem, który jest naszą nadzieją, który jest naszą wiecznością, naszą przyszłością i tym, co jest najlepsze i najpiękniejsze. Czego Wam serdecznie życzę. Niech Bóg Was prowadzi.